Proszę Państwa, na wstępie chciałbym powiedzieć, że nie jaraję bziółka, po prostu mam alergię i dlatego mam takie czerwone oczy. A w późniejszym terminie chcę powiedzieć, że witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku. Siedzę sobie tutaj na paletach. No i dzisiaj najdłuższy dzień w roku. I dlatego musimy jeszcze chwilę poczekać, żeby się ściemniło, bo jak widzicie po tytule tego odcinka i po miniaturce, dzisiaj robimy VR horror pranka. Co oznacza, że musi być troszkę ciemniej, żeby był klimacik. Oszczędziłem w tym odcinku dziewczyny. Uznałem, w sumie uznaliśmy wspólnie, razem z George'em, że może im się po prostu stać, nie wiem, krzywda, atak paniki, cokolwiek. Lepiej z nimi nie pogrywać, zresztą. Kilka razy sytuacje pokazały, że dziewczyny trochę bardziej się boją i oszczędziłem im tego, ponieważ wydaje mi się, że dzisiejszy prank będzie hardkorowy i dlatego prezentujemy sobie pięciu naszych super fajnych mężczyzn: Przemka Pro, Matera FML, Kubę Nowaczkiewicza, Piotra Nowaka oraz Kamila Chwastka. Tych pięciu śmiałków zmierzą się z prawdziwym strachem, czyli z Samarą z ringu, która okazuje się, że istnieje naprawdę i jest z tobą w pomieszczeniu. Otóż, mamy tutaj, proszę Państwa, kanapę, na której śmiałek w goglach VR, takich bezprzewodowych, będzie sobie siedział i będzie oglądał filmik. Filmik taki 360. Ciekawostka w ogóle jest taka, że ja kiedyś pracowałem na stoisku z Oculusem i tego było jeszcze na kabel. I trzeba było rozstawiać takie czujki, żeby sobie robić pokój i tam ludziom puszczałem gierki, w Galerii Kazimierz było. Ale to taka szybka ciekawostka. No to mogę dać sobie filmik, który trwa ile? Z półtorej minuty? No. Coś takiego. Półtorej minutowy filmik, mamy rozstawione kamery wszędzie, zaraz zresztą wam je pokażemy. I jak ten filmik będzie się kończył, to będziemy pod koniec puszczać na telewizorze. Ten dźwięk już mnie przeraża. Ten filmik zostanie puszczony w tym samym może być w momencie. Ja zadzwonię na telefon George'a, który jest tutaj. Proszę bardzo, zadzwonimy na telefon George'a. Kolejna rzecz, która zwróci ich uwagę, to jest właśnie ten telefon, na którym będzie po prostu pisało odbierz. I on będzie dzwonił charakterystycznym dźwiękiem, który też był w The Ring, u góry, w pokoju. Czeka aktorka. Aktorka z Lost Ali, która nieraz nas straszyła. Na przykład tutaj, proszę puścić Marcel, tutaj filmik, w którym ta właśnie pani, ta sama pani, przestraszyła mnie w opuszczonym sierocińcu i wtedy rozwaliłem sobie kolano. Oh man. Właśnie ta sama pani dzisiaj będzie grała, tutaj odgrywała ową Samarę. Cieszę się, że nie jestem po tej drugiej stronie, bo ja ogólnie nienawidzę horrorów, nienawidzę ich oglądać i ogólnie lekko się boję. Co nie zmienia faktu, że brałem udział w niektórych materiałach, które były dosyć straszne, ale wiecie jak to jest. Jak już się człowiek trochę w życiu nabał, to teraz czas, żeby ktoś inny się troszkę postraszył. Dobra, chyba jesteśmy gotowi, żeby pierwsza osoba tutaj do nas przyszła. A co panowie, czy klimat w ciemnościach, skurwa? Nie wiemy, chyba korki wyjebało. O, ej! Co jest? Zaczął kliknąć guzik dobry. Jasiek, co ty robisz? Cześć. Siemaneczko, ziomeczki, witamy. Siema. Cinko. Siema. Witam serdecznie, jesteśmy w kiblu Krzyka. Tutaj zaczniemy odcinek. Panowie, będę was po kolei brała, po prostu jest mega echo, bo jesteśmy w kiblu. Kuba idzie pierwszy. Kuba idzie pierwszy, bo już jest goły i wesoły i szczęśliwy i w ogóle umyty, więc też fajnie. Wy później w kolejce, bo wy czekacie po prostu wolniej Krzysztof. Tak, tak. No i fajnie, ja też na to czekam. Ja pierdolę mnie kusi, chowie, żeby Nowaka oblać w wodę. Proszę, Kubuś, poczekasz z kolegami w salonie. Poczekasz z kolegami w salonie, dobra? A ja biorę Nowaka, Nowak... Co wy tacy podjarali, k***a, piękny! Chłopak się obok nich myje, k***a! Widać, że w internacie nikt nie mieszka. No powiem tak, nie mogę się doczekać. Piotruś. To ja, cześć wszystkim. Dobrze, przepraszam, proszę pana. Nie zrobiłem mi złego, obiecuję, to kolega, nie, oni mi kazali. Kolega ci puści fajną rzecz. Otóż, na VR-ze jest tak, że nie wiem, na przykład jedziesz na rollercoasterze, to odczuwasz trochę, jakbyś jechał na rollercoasterze. No. Mimo tego, że wiesz, że po prostu że siedzisz, nie jesteś na tym rollercoasterze, to jakby tak to działa trochę na banie, że wiesz, tu nigdzie nic nie widzisz. Jak odwracasz głowę, to wszędzie jakby widzisz coś innego niż tutaj pomieszczenie i po prostu trochę się wali w bani. I mamy kilka takich śmiesznych rzeczy przygotowanych, żeby ci się powaliło trochę w bani. Fajnie. Nie wiem, czy dało, czy jeszcze bardziej da się zrobić moją banię, ale... Siadaj. Możemy spróbować. Siadaj. O, was pojebało. Was popierdoliło, widziałem jak się to nazywa, k***a! Spokojnie, Piotr. Ja pierdolę. Zaczynam myśleć, że to będzie jakieś fajne, chillowe. Nie idź do tego telewizora. Wydupcaj z tego telewizora mi! To będzie jeszcze ich skończyć, żeby idą. No, na razie to wygląda jak kawałek, na razie jestem spokojny. Ej, serio, dosłownie opowiadałem chłopakom, że wczoraj oglądałem przebalony horror i byłem mega obcy. Aha, czyli wyśmiemy się, żeby nas odzywać, tak? To jest taki k***a. Super, super pomysł. O, no, k***a! O, ty moje p***a! Ja się zesrałem! Ja pierdolę! Nie patrzę na ciebie, jeśli to mówiłem, że nie patrzę! Nie patrzę na ciebie! Popatrzyłem się. Ej, dobra, mam watch sam watch, co to znaczy? Mam coś kliknąć, żeby dalej leciało? Serio, pojawiły mi się dwa filmiki i nie wiem czy...
Niski poziom baterii na wewnętrznej kontroli, a wymienię długo baterię. Mam zdjęcie konusa? O kurwa! Nawet nie chcę powiedzieć, bo fajnie, że miałem moment w wiarze, bo jak patrzyłem do tyłu, czy nie stoi nikt za mną, jak patrzyłem przed siebie i ta osoba akurat była przede mną, więc zesrałem mega, bo wiesz, randomowo akurat dobry moment, co zrobiłem, wiesz co ci. Wiesz, i wiesz, ściągnąłem okulary, od razu patrzę tutaj, odwieź. Dobra, nie, fajne, zajebiste. Co? Ludzie nic nie mówią, stoją, stary. Mam tylko jednego VR, więc dlatego biorę was pojedynczo. Aha. A potem też bez sensu byłoby brać 5 osób na raz z nogami. Poczekaj, ja ci zaraz odpalę nagrywanie tam. Chodzi o to, że na VR-ze często są takie rzeczy, że wiesz, no czujesz się jakbyś był gdzieś, mimo tego, że jest, mimo tego, że jakby no wiadomo, że nie jesteś. Aha. No i na przykład jak jest jakiś rollercoaster albo takie rzeczy, to się bardzo odczuwa. Tak. No, no i mamy takie kilka rzeczy, które po prostu można testować. Aha, okay. Na ludziach, a wiesz, przy okazji się nagrywa. Ekran tam fajnie, więc widać jak okay, to głowa, okay, okay. No i w sumie tyle. O kurde ty, kanapa jest! Światło gaśnie. Xbox, stary Xbox jest. Oj, gaśnie światło. A co jest za mną? A, ej, jesteś się na czarnej krzofie, ciekawe co się zaraz stanie. Boję się, że coś się wyskoczy zaraz, jakieś kakie mam kurde. A, oglądam, a, mam oglądać tutaj, dobra. Nie, mam się skupić na obrazie, bo coś się dostanie zaraz, a boję się. Wychodzi za... Jezus. Ej, to jest w ogóle idealnie zrobione. Wychodzi, kurde, będzie tu koło momenta. Jest. Ej, to jest głupie, przecież to się nie dzieje naprawdę, dobra, jest. Przecież to nie mogę się bać tego, no. O k***. No. A tu dźwięk jeszcze jest. To jest głupie, żeby się bać czegoś, co jest wirtualne. Czy jestem w stanie się tego nie bać, ale bardzo to jest zbyt realistyczne. O, idzie! O! No dobra, nie, no wiesz, ty nie istniejesz, mordo. Tak? Ty. Mam coś kiknąć? To też jest... Ej, co jest grane? To jest efekt... No teraz to już zwariowałem, nie? Co jest grane? Kurde, co jest? No co jest? Coś tu stoi, przecież to jest jakiś troll. Ten odcinek, no tak, już to nie mógłby zwykły odcinek zapytania VR-a. Przecież to jest zbyt... 100% coś ktoś jest. O, słyszę cię! No to ciemny obraz, mam nic nie widzę. Jest tu ktoś, 100%. Ten buzik, ja... Jest ktoś. Ej, tu ktoś k***a jest. Nie, no nie, ja nie stawiam tego budzika. Ej, ciągle do siebie dzwoni, to jest nienormalne, na pewno jest jakiś plan. Nie chcę. Dobra, nie wiem. Niech to już się stanie. O! O k***a! Ja pierdolę, to jest k***a! Ten, to jest... To jest prank, k***a! Ja pierdolę. Ej, ale mega dobre, nie? Fajne, nie? Że się dzwoni! Ale mocne, nie? Ja się no, nie będzie mu co chodzi. A wiecie co najlepsze, że w tym wszystkim? Faktycznie dużo jeszcze dzwoniła do mnie. Pierwszy raz, 6 minut temu. Co się wydarzy w dzisiejszym dniu? Dzisiaj, Google. Chłopie, będziesz robił śmieszne rzeczy na Google VR. Nigdy nie miałem VR-a, na oczy. Serio? No, może raz. Ok, no to raz widzisz. To zajebiście, to akurat się dobrze składa, bo pierwszy raz też przetestujesz. Horror będzie jakiś? Ja nie lubię horroru. No może porno. No lubię. Taki jak wtedy? Film dla dorosłych. Czy to tak? Kurwa, ma. Masz telewizor przed sobą? O, a mam, no. Dobra, 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 jesteśmy w pokoju. O, jest? Horror, kurwa, serio? Leci? Tak. Dobra. Ja nie wytrzymam jak coś, nie? Ktoś mnie na pewno zacznie dotykać. Jestem tego prawie pewny, żeby... Ja w***. Dobra. Ja wiem, co się wydarzy. Jak się skończy, o nie. Nie, dobra, no tu jest co, wykonać, nic nie widzę. Ja nic nie widzę, nie patrzę. Zaraz wyskoczy ta jeba***a.
bądź, wy zdejmiecie mi te i kurde, pewnie ten. Dziwne to. Co jest? Ściągnij okulary. Mam ściągnąć okulary? Ej. Odbierz, odbierz, okej. Halo? Halo, halo? O, siema. Kasia? Co? Ja. Ja bym się. Co jest? Czemu się nie przestraszyłeś? No, no bo stary, takie rzeczy się działo w filmach, a nie w realnym życiu. Nie. Ja myślę, że Kasia. Ale Kasia? No bo Kasia, myślę, że Kasia. Nie, bo ja myślałem ogólnie tak, bo leci tam coś, nie? Ja już. Ja zamykałem oczy, bo ja się boję takich rzeczy strasznie. Bo jedno jest. Bo jest spoko nawet jak przytrzymasz. Ale musisz być obsrany, a jak no. Krzysiu już tak nie był obsrany, to to musi być od razu przestraszenie, bo jak się od razu nie przestraszy, no to on tak będzie czekał, ściągnie i już będzie myślał, że nic się nie dzieje, nie? Wow! Siadaj kurwa. Będziemy puszczać ci śmieszną rzecz. Śmieszne filmiki? Śmieszne filmiki. Ja, reakcje na TikToki będą. Jak ci skończy filmik, bo z Przemkiem akurat tak długo siedzieliśmy, bo nie umiał wyłączyć kurwa. Po prostu ściągnij gogle, nic nie kombinuj, nie próbuj klikać. Jest telewizor przed tobą. Tak jest. Siedzisz sobie na kanapie i masz TV, tak? Tak. No to proszę. To jest horror. Spierdolę. Ja muszę siedzieć, tak? Koniec. Halo. Ej. Zesram się w gacie. Ja pierdolę. O kurwa! Ja pierdolę! Rekord, brawo! Rekord do prowadzenia profesorów, nie? Czyli to chodzi o to, generalnie najlepiej, żeby ktoś ściągnął okulary, jak ona już tu idzie w ten sposób, tak? Chodzi na to, że się tak o to chodzi. Scenariusz jest taki, że ktoś kończy się filmik, dzwoni telefon, ściąga okulary. I ona tu idzie. Odbiera telefon, nie ma nic, nagle się na telewizorze puszcza w ogóle film z ringu i wtedy ona zaczyna wychodzić mostkiem do góry. Bo nikt z was nie wiedział, jak Asia chodzi w ogóle do góry nogami. No tak. Nie widział, nikt. Dawno mnie tu nie było. Kanapę. Mega dawno mnie tu nie było. Trąba cię teraz wytłumaczy, ja zaraz. Tego we VR? Tak, Multiego. Pozdro dla Multiego. Czy ty miałeś gogle VR na głowie? A czy ja miałem? Ty miałeś. Nie. Czy oglądałeś coś na goglach VR, że miałeś gogle VR? Nigdy. To będzie twój pierwszy raz. Zajebiście. Wylosujemy, co się puścimy. Jest kilka filmików. Jest horror, jest nos. Jest kilka śmiesznych rzeczy. Jest rollercoaster, to też śmieszne jest. Zobaczymy, co ci wylosujemy, ale jakby ty o tym teraz nie wiesz. Jak się skończy filmik, on jest tak, nie wiem, minutę, dwie max. Skończy filmik, coś tam ten, to po prostu ściągnij gogle. Mogę rollercoaster? To zobaczymy, co się wylosujemy, no kurwa. Dobra, co zaczynam, że gogle? Ten losujesz? A, czekaj. Jego on ma minę, chłopie, to jest niesamowite. Jesteś w pokoju i jest telewizor przed tą, tak? Tak. Gogle się trzymają. Co jest jakiś pojebane stary, ja kurwa masz. Mati, halo? Nie no kurwa, horror mi puściliście. Jesteście pojebane. Wiesz, że ja się boję się. Ja pierdolę, nie! Nie! Kurwa, nie! Nie, to jest gra. Thank you.
Ja pierdolę. Nie, kurwa! Ja pierdolę! Kurwa! Ja pierdolę, to zaraz wyskoczy. Wyskoczy, kurwa! Chyba tyle. Watch some more. Ja pierdolę, nie. To u was czy u mnie? Ja pierdolę. Dobra, jest koniec. Koniec jest. Mati, możemy ściągnąć? Ściągnij okulary. No słyszysz, k***a, co mówi? Ściągnij okulary. Mati. Halo, k***a, trumpet, mówię coś do ciebie, tak? Kuba, ściągnij okulary. Nie, nie ściągnij, nie, mam k***a, nie ściągnę, stary. Że w takim momencie łamać rękę. No Krzychu to w ogóle ja uświadomiłem, że to nie może być tylko to. Ja wiedziałem, że k***a będzie coś było grubiej, nie? Jakby byłem przekonany, że po prostu będziemy nagle, wiecie, w escape roomie wszyscy. Wszyscy myśleliście, że ja chyba podejdę, bo to ściągnę. Tak. Każdy z was myślał, że tak, ja to wam ściągnę. Tak. A przecież możecie k***a coś ściągnąć sami. A dwóm osobom jeszcze teraz, i tobie, i Materowi. I Materowi powiedziałem, ściągnij sobie okulary, jak się tylko ściągnij okulary. Ja to Nowaszkiewicz jak jest, ściągnij okulary, a Nowaszkiewicz, trąba, słyszysz? Słyszysz, co mówi? No mnie o tyle dobrze to wyszło, że ja do was coś mówiłem w trakcie i wiedziałem, że was tutaj nie ma. Jakby byłem przekonany, że was nie ma, wiedziałem, że trzeba to k***a ściągnąć. Kurwa, no nie ukrywam. Delikatnie obstrałem zbroję. Jeżeli kiedykolwiek człowiek się obstraliście jak Nowaszkiewicz, bo my w ogóle tak naprawdę w ogóle się nie obstraliśmy, to zostawcie suba. Bo tylko Kuba wylazało horror, nie? Ja miałem świeżo jako wieku cyki pony, no pewnie! Ja miałem rolę poster. Nie podnosili. Ja miałem pornola na przykład. Dlatego jeszcze wciągnę. Zostałeś... SPRAKOWANY! Dobra, szanowni, to było na tyle, co w tym uciekano. Pozdro.